Hej! Hej! Tu Maja dzisiaj będzie prowadziła nasz odcinek, a za to mama wyjdzie! Teraz! A mogę chociaż powiedzieć cześć? Demolka na czarnym... Tak, mama mówi cześć. Cześć. Demolka na całego! Ja i Ola będziemy dzisiaj prowadzić odcinek, tymczasem mama będzie piła sobie herbatkę z babcią. Ja będę taką... bo jesteśmy u babci. Ja będę taką mamą, która będzie zadawać pytania. Pamiętam w całej kolejności, jak mama zawsze pyta. Okej, okay, zapraszamy, że mamy do wyjścia. Możesz iść do pokoju. Czuję się wyłączona. Dobra, no to pan. Zdajesz. Ale może chociaż powiecie cześć? To kulturki, kulturki. Tu Maja, Ola i... mama, która wychodzi podobno. Tak, tak, podobno. Dobrze, to okay. Miłego nagrywania. Miłego. Zaczynamy. Ring wolny. Kulturki! Kulturki! Dobrze! Nie ma mamy! Dobra, Maja, stop! Posłuchaj mnie. Teraz zaczynamy tak jak mama. Dobra, jaki jest tytuł książki, o której chcesz dzisiaj opowiedzieć? Słuchaj, ja nie wiem. Maja, miło, że ale dobra! Zapomniałam, okej. Okay. Aga Szczypańska napisała tą pierwszy... Dobra, Maja. Jak nazywa się ta książka? Podaj tytuł i która to część? To pierwszy. Patka i Pepe. Patka i Pepe, dobra. Sorry za śmiech. A kto napisał tą książkę? Aga Szczypańska. Czy to jest pierwsza część? Tak, pierwsza. A jest ich więcej? Tak. Dobra. To tak. No bo to by nie była pierwsza część. No to zacznij opowiadać, co się działo. Okej, napadka! O nie, sorry, najpierw muszę się zapytać, jacy są bohaterowie tej książki? Piotrek, czyli Pepe, Patka, czyli Patrycja, wąż jest też bohaterem, mama i tata wężowscy, mama i tata Szczepa. Stop! Kto to są mama i tata wężowcy? Kto to wąż? To tata i mama wężowcy. To są... Piotrka czy... Piotrka, bo on jest Piotrek Wężowski, a Szczepańscy to są tej dziewczyny. A kto to jest wąż? No dobrze. To opowiem w trakcie, nie mogę... A powiedz mi, jaka to jest książka? Detektywistyczna, podróżnicza, przyrodnicza? Detektywistyczna. O, detektywistyczna, czyli będzie zagadka, tak jak w moich ulubionych Adama Bagdaje. Dobra, jak już mamy bohaterów, to teraz... Co to jest? No przecież mój jeden z ulubionych pisarzy, taki... No, okej, dobra. To teraz tak, zacznij opowiadać o tej książce, proszę. Okej. Taka Patka, ona wyjechała na wakacje do Karpacza i ona tam spotkała taką dziewczynkę, Marysię chyba, i ona tam... A nie Maję, człowieku. O nie, ona z Marysią się bawiła tam i ona zobaczyła takiego Pepe i w niego wlazła. Stop, Maja, wolniej i głośniej. Ale ona wyraźnie, do Karpacza i już weszli. Tam było strasznie ciepło i tam był taki wąż taki. A gdzie weszli? Do holu. I tam był taki jakby... Do holu czego? Szkoły? Do domu wczasowego. A gdzie to było? W Karpaczu. No, czyli pewnie pojechali na jakieś narty. Na zimę, tak? Tak, na zimę, na ferie czyli zimowe. Czyli podsumujmy. Oni są teraz w jakimś domu wczasowym. Dobra, Maja. Możesz opowiadać dalej. O co w tej zagadce chodzi? Oni już weszli, tam było strasznie ciepło. Chodzi o to, że oni z Piotrkiem, oni potem się zaprzyjaźnili. Oni się zaprzyjaźnili potem z tym Piotrkiem. A ja mów tak jak ja. Tak, tutaj. No i zwykle, jak się zaprzyjaźnili, zaczęli zobaczyć, jak zagadka się tu kryje. I to chodziło, nie powiem o co, ale wiecie, co to jest typografia? Nie, ja nie wiem, wytłumacz. Ja wiem, co to jest typografia. Typografia to takie tworzenie liter za pomocą różnych... Może to są jakieś szyfry? Takie, o właśnie, jak to powiedzieć, to są... Też się tworzy litery, ale też się tworzy szyfry literowe i często jest to możliwe, żeby napadli na te, bo w tych szyfrach są różne... Może O, wiem, skarby. Jak to się nazywało, oni to, nie wiem, skanują? Jak to i ten, powiem tylko jedno, wąż bardzo lubił typografię.
Jaki wąż? Jaki wąż? Wąż to oni ten tam pan mieli... od holu, który wyglądał trochę jak kobra. Miał taki, taką twarz jak wąż. A, czyli oni sami tych ludzi, którzy byli w zagadce, nazywali. Tak. Oni bardzo lubili nazywać różne osoby i on w końcu się dowiedział, że on jest po złej stronie. A jak się tak w ogóle nazywa ta książka? To jest, wiem, że Patka i Pepe, wiem, że tą pierwszy, a jak... Zagadka domów czasowego. Tak, domów czasowego. Zagadka domów wiem, czasowego. Wiem, że było jeszcze tam parę innych części, bo tak, wiem. Tak, ja bardzo polecam tą książkę, ona jest bardzo fajna i fajnie się tak założysz słuchawki na plaży, wyciszysz się, to jest bardzo fajne. Ja słuchałam tej książki już dwa razy, bo na początku tak właśnie na wakacjach jej słuchałam, ale potem słucham jej właśnie niedawno w domu, żeby przypomnieć sobie i nagrać dla Was odcinki. Dobra, Maja, no to teraz tak, zwyczajowe pytania od mamy. Jak Ci się podobała książka? Jak oceniasz książkę? Ja bym oceniła na 5 gwiazdek, bym oceniła 4 gwiazdki, bo były też małe nie... zagwozdki. Czyli lubisz tą książkę? Lubię bardzo tą książkę. Chociaż nie jest moja ulubiona, są lepsze. Bardzo fajna, bardzo czasami w takich chwilach jest bardzo taka emocjowa, że wybucha jakaś, jak to powiedzieć, emocja, że mamy tu przykład emocji jak strachu na przykład. Też tam było trochę strachu przed czymś, bo powiem, nie powiem co to było, czy kto, czy coś. Tam w tej książce była bestia. I nie powiem co to jest, wyłączam się. Nie. Dobra, czy jeszcze jedno pytanie. Czy polecasz tą książkę? Tak, bardzo polecam tą książkę od... Choćbym nawet... O właśnie, od ilu lat polecasz? Tak, od ilu lat? Tak od 7 lat polecała tą książkę, no bo małe dzieci by mogły też się przestraszyć. O! Tam różne były takie... Ale czy, nie zrozumieli. A ile lat mają te Patka i Pepe? 8. I właśnie dlatego bym poleciła dla starszych. Ale myślę, że 12-latkom też by się spodobało. Jasne, to jest bardzo taka... Nawet powiem rodzicom też by się pewnie spodobało, bo co by mieli postąpić jakby... O w ogóle... I nie wspomniałam, tata wężowski. Tata ten wężowski, ten pan tata, co nie? Wszyscy na niego mówili tylko tata wężowski, a oni byli Szczypek. Ta Patka Szczypek było, a on był wężowski, Piotrek. No. I jego tata był lekarzem. I oni nic nie wiedzieli, bo oni się w nocy wykradali. To jest bardzo ciekawa książka, ale ja się tak zawsze zastanawiam. A co by tu było, jakby poszło źle? No, ale to jest takie dziwne, bo wszystkie książki zawsze kończą się na dobrym, co nie, Ola? No. Na przykład, załóżmy takiego... Nie wiem... jeden... Tam jakiegoś Adama Bagdania na przykład. No, albo jakiś Baśniobór też się kończył dobrze. Wszystko się skończyło, no. No, no i tak, Maja. Jeszcze jedno czyli... Podsumujmy. Podobała Ci się ta książka? Fajna? Polecasz? No to teraz, Maja, wiesz o czym myślę? Tak. Teraz z mojej roli mamy. Teraz robię takie... Pójdźmy do mamy, żeby się pożegnać. Nie, dopiero 9 minut. Teraz możemy powiedzieć coś od siebie. No to... dobra. Momencik, musimy chwilę pomyśleć. Maja, coś o jeszcze? Nie, zapomniałam o pani Geniu i panie Zbyszku. Co? Oni też, pan Zbyszek, to był taki, trochę taki sprzątaczek, może tak troszkę. A pani Genia, jak pani Genia, pomagała w różnych sprawach. To ja powiem, dobra, o co się ciebie. Mnie też ciekawi o tym typografie, bo... Czy ja powiedziałam typografię? Tego nie ma. Sorry. Ta typografia, no to jest bardzo ciekawe, bo tam się tworzy różne litery. Na przykład, ja powiem tylko, że oni mieli swój znak na końcu, ale nie powiem dlaczego. Tylko P i P. Tylko P, Patka i P. I P.
Pepe. Bo nie akurat mieli litery na są, imiona na tą samą literę i to też bym skopało. Oni też mieli przyjaciółkę Maję, poznali ją na basenie. No, tak jak chciała się nazwać. Jakby żyłaby, naprawdę, to by była moją miniczką. No i no, poznali ją. Ona też trochę przyczyniła się do tej zagadki rozwiązania. Ona zwykle im pokazała, że oni tacy są dziwnie podejrzani i oni naprawdę chcieli coś potężnego zrobić. Nie powiem oczywiście co, ale no naprawdę, to było poważne. Coś od ciebie, Ola. Dobra, ja jak nic ode mnie, ale teraz Maja proponuje. Pytanie, jaki nie rozdział, ale może jakaś taka ciekawa rzecz była jeszcze taka, o której byś chciała opowiedzieć? O tym, że ona bardzo lubiła żuć gumę, on nie cierpiał. Normalnie, bo on nie jadł. Wiem, cukru. Arbuzowa. Tak, arbuzowa, właśnie mangowa. No to on nie lubił bardzo gumy. Tak, ale podobało mi się też to, że ona była bardzo fajną dziewczynką. Ja to potwierdzam, że nie bali się złamać zakazu rodziców. Chociaż rodzice im zabraniali chodzić samemu. No to ten. Też były oczywiście narty, jak Ola wcześniej wspomniała. Jeździli na narty, jeździli. Kto był lepszy? Słuchaj, nie. Oni byli osobno, pojechali na narty, ale raz też razem. No, byli bardzo zrównani, nie można ocenić. Tam nie pamiętam, kto wygrał. Nie pamiętam, chyba Patka. Patka? Nie, Pepe. Pepe, no dobrze. Pepe to mi się kojarzy z taką papryką, nie? No to jest Pepe papryka. No, czy on był papryką? Czy on lubił paprykę? Nie. No, w sumie tak, bo on jadł wszystko. Bardzo lubił jedzenie, ale... Pepperoni! Nasza dobra starasz. Dobra, to tak. Jak mamy już tą taką rzecz, może jeszcze coś chcemy w... Maja, a może coś powiemy? Było o dziewczynce i chłopcu, było przecież przyjaźni. Było o zagadce i powiem to jeszcze raz. Nic wam nie powiem. Dlatego, że chcę, żeby sami posłaliście tą książkę. Czyli Maja w telewizji zachęca, by przeczytać lub nawet przesłuchać jako audiobook tą książkę. Ta książka jest bardzo polecana, jakby co, żółta okładka, zawsze możecie sobie włączyć ten podcast i sprawdzić, jaka okładka była tej książki, jak idziecie właśnie do sklepu i kupujecie tą książkę, no to chętne, no to bardzo się cieszę, że kupujecie tą książkę, ale pamiętajcie, żółta okładka, nie niebieska, nie fioletowa, nie zielona, zielona to jest w ogóle inny świat już. Czyli są też inne części. Czyli możemy się spodziewać kolejnych części w następnym czasie? Oczywiście tak. My postaramy się też, żeby Ola uczestniczyła, a mama nie. Bo my bardzo lubimy odcinki razem, chociaż się bardzo lubimy też. Naprawdę, dobrze, mam nadzieję, że dobrze nam wyszedł ten odcinek. I mam nadzieję, że teraz... Pomyślicie, zachęcicie mamę lub tatę do pojechania do centrum handlowego albo gdzieś, nie wiem, albo do księgarni albo do księgarni, jak jest, do biblioteki, no to chociaż sobie przeczytać na przerwie śniadaniowej w szkole. Na pewno taka długa książka i na przerwie śniadaniowej. No to chociaż kawałek, no, to i tak się wczuwasz. Ale bardzo fajnie też czytać na Legimi audiobook, to jest bardzo fajne, to jest na... Nie wiem, czy na Legibi, czy na Epiku, no to sobie wpiszcie, to jest bardzo fajny audiobook, zwykle jest entuzjazm, jak ktoś to czyta, fajnie czytać, na przykład jak pojedziecie na przykład do cioci, babci, przeczytacie jej tą książkę. Ja się bardzo cieszę, że ją przesłuchałam, bo ona jest też o przyjaźni. Jednak zmieniam zdanie, ma 5 gwiazdek. No, proszę nie wyłączać jeszcze mikrofonów i słuchajcie nasze inne odcinki. Zapraszam do... Maja, dobra. No to do teraz... słuchania, czekaj. Do słuchania naszych odcinków. Bardzo się cieszę. No i bardzo żegnamy. Dziękujemy bardzo za ten odcinek. Dobra, i teraz pa.
Dziękujemy i zapraszamy do naszych kolejnych odcinków. Do widzenia! Cześć. Do usłyszenia następnym razem. Pa! Pa!